I wtedy Narada Muni zniknął. Practically he initiated Dhruva. No w ten sposób go inicjował. So Dhruva start chanting. Więc Dhruva zaczął intonować. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. And simultaneously he's doing some tapa. I w tym samym czasie jednocześnie robił pewne wyrzeczenia. First month he only eat fruits. W pierwszym miesiącu ja tylko owoce. Second month he only eats leaves and roots. W drugim miesiącu ja tylko liście i korzonki. Third month he only takes water. W trzecim pił tylko wodę. And fourth month, w czwartym miesiącu, he's starting to restrict his breathing. Zaczął powstrzymywać swój oddech. So he was becoming so powerful. Także miał tyle mocy. Everybody was saying to the Lord, please help this boy, something's going on. Że każdy przychodził do Pana i mówił, pomóż mu, coś tam się dzieje wielkiego. He's becoming so strong. On jest staje się coraz silniejszy. He's looking for you. On cię szuka. So then Vishnu appeared in front of him. Więc wtedy Vishnu pojawił się przed nim. In front of little Dhruva. No, przed tym małym Dhruvą. And when Dhruva saw him, i kiedy Dhruva go zobaczył, his whole heart changed. Jego całe serce się zmieniło. Then Vishnu touched his heart, his head with his concha. Więc Vishnu dotknął swojej głowy do jego konchą dotknął jego głowy. And he said, i powiedział, speak, my boy. Mów, chłopcze. You have been looking for me. Szukasz mnie. You need me for something. Czy potrzebujesz mnie z jakiegoś powodu? And Dhruva said, no, no. A Dhruva powiedział, nie, 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 nie. No, 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 no. Nie, nie, nie. Vishnu said, come on. A Vishnu mówi, no dawaj, dawaj. I heard you needed some help. Słyszałem, że potrzebujesz jakiejś pomocy. Potrzebuję jakiejś pomocy, powiedz mi, o co chodzi. And Dhruva said, a Dhruva powiedział, I was looking for broken glass. Ja szukałem z potłuczonych szkiełek. But now I found the greatest of all jewels. Ale teraz znalazłem największy skarb ze wszystkich. So I don't want to talk about the broken glass. Także nie chcę już mówić o tych potłuczonych szkiełkach. Like the kingdom, jak królestwo, ojciec i te sprawy. I found you, my friend. Znalazłem ciebie, mój panie. So many of us we go to Krishna consciousness looking for broken glass. Więc wielu z nas przychodzi do świadomości Krishna szukając potłuczonych szkiełek. Many types of broken glass. Wiele rodzajów takich szkiełek. And some of us may come to Krishna consciousness because we're looking for Krishna. A niektórzy przychodzą tutaj, ponieważ szukają Krishna. But whatever we look for. A cokolwiek szukamy. By the grace of Krishna and Prabhupada. Krishna i Prabhupada. We will get Krishna. My dostaniemy Krishna. And then by the grace of Krishna. A potem przez łaskę Krishna. By the grace of Krishna, you can get your eternal spiritual identity. Możesz dostać swoją wieczną duchową tożsamość. That is a fact. To jest fakt. That has been explained by the scriptures. Tak jest to wyjaśnione przez Pismo. So we know that the broken glass business. Więc wiemy, że ten interes potłuczonych szkiełek is just illusion. Jest tylko iluzją. We want to find the real jewel. Chcemy znaleźć prawdziwy klejnot. The fountain. Źródło of eternal love. Wiecznej miłości. In Europe. W Europie. They were looking for the fountain of eternal youth. W Europie Europejczycy kiedyś szukali źródła wiecznej młodości. The sacred Graal. Takiego świętego Graala. Which was searched after by Parsifal. Który był poszukiwany przez Parsifala. But we are looking for the sacred fountain of eternal love. A my szukamy wiecznego źródła wiecznej miłości. And that love you can find. I tą miłość można znaleźć. Whenever you give your heart to Krishna. Jeżeli oddajesz swoje serce Krishna.
It's by Krishna and the holy name are not different. Dlatego Krishna i święte imię nie są różne od siebie. So you can be with Krishna immediately. Więc z Krishną możesz być natychmiast. You want to be with him? Czy chcesz być z nim? He wants to be with you. Bo on chce być z tobą. You just have to say Hare Krishna. Musisz wystarczyć, że powiesz to Hare Krishna. Or we have to say it's so beautiful thing life. Albo możemy to powiedzieć inne piękne słowa. O mój Panie, pozwól mi stać się nacięciem Twojej miłości. O mój Panie, pozwól mi stać się narzędziem Twojej miłości. This is the real meaning of Mahamantra. To jest prawdziwe znaczenie Mahamantry. If we want to be with Krishna. Jeśli chcemy być z Krishną. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukto Binatvam Namanami. Scriptures say that the holy name of Krishna. Mówi, święte imię Krishna. And Krishna. I Krishna. Same. Jest tym samym. All the mercy is there in the holy name. Cała całe miłosierdzie jest w świętym imieniu. He can deliver to you everything you want. On może dostarczyć tobie cokolwiek potrzebujesz. Even himself. Nawet siebie samego. Kali Kalera Nama Rupa Krishna Avatar. Actually, the name of Krishna in Kali Yuga is the avatar or the incarnation of God. W rzeczywistości imię Kryszny jest awatarem Boga w Kali Judze. So please always chant Hare Krishna. Więc proszę śpiewaj zawsze Hare Krishna. Don't be fooled. Nie bądź ogłupiony. There's many types of meditation. Jest wiele rodzajów medytacji. But to call upon the Lord Himself. Ale wzywanie Pana samego osobiście. It is the highest. Jest najwyższym rodzajem. It is the most important thing. Jest najważniejszą rzeczą. Just like when you come here. Tak jak przychodzisz tutaj. And I say. Ja mówię. Oh, what beautiful socks you got. O, jakie fajne skarpetki. And such a nice jacket. I taką fajną kurtkę. And such a nice earring. I takie ładne kolczyki. But I don't pay attention to you. Ale nie zwracam na ciebie uwagi. God has many energies. Bóg ma wiele energii. They're all great. One wszystkie są wspaniałe. But he wants heart to heart attention. Ale on chce takiej relacji serce do serca. He wants your heart. Chce twojego serca. And he's ready to give you his heart. I jest gotowy oddać swoje serce tobie. That's what says in Bhagavad Gita. To mówi w Bhagavad Gita. My devotees are always in my heart and I am in their hearts. Wielbłagodny jest zawsze w moim sercu, a ja jestem w jego sercu. He uses the same words. Ja mówi te same słowa. They're not modern New Age words. To nie jest jakieś takie nowoczesne, New Age'owe powiedzenie. They're Krishna's own sweet invitation. To jest jego słodkie, osobiste Krishna zaproszenie dla nas. Just like when you meet somebody. To jest tak, jak kogoś spotykasz. And you feel he's very interested in my body. I widzisz, że on jest bardzo zainteresowany twoim ciałem. But he's not interested in my feelings. Ale jest niezainteresowany moimi odczuciami. Then is that attractive? Czy to jest atrakcyjne? It's horrible. To jest okropne. Oh, my body you like, but me you don't care. Moje ciało lubisz, ale o mnie nie dbasz. So Krishna is after our heart. Także Krishna jest zainteresowany naszym sercem. That's the one beautiful eternal reality. Także to jest jedyna rzeczywista, piękna rzeczywistość. He's not interested in your money. Nie jest zainteresowany swoimi pieniędzmi. He's not interested in your body. Twoim ciałem. He's not interested in your learning. Nie jest zainteresowany twoją nauką. He's not interested in your beauty. Nie jest zainteresowany swoim pięknem. He's not interested in prestigious births. Jakimiś prestiżowymi, pełnymi prestiżu narodzinami. For Krishna, everybody's the same.
Na Krysznę każdy jest taki sam. He just wants our hearts. I on chce tylko naszego serca. The only real thing he likes. To jest jedyna rzeczywista rzecz, którą on lubi.